fantastyczna roślinka, od zawsze kształtująca górską przestrzeń. Ale w górach bez niej mielibyśmy nagrzaną, zwietrzałą, gołą skałę. No ale za to byłoby jeszcze piękniej, bo drzewa by nie przeszkadzały wczasowiczom w smakowaniu górskich panoram. Istnieje więc ścisły związek między organizacją przestrzeni dla mchów a rozwojem agroturystyki. Czym wilgotniej, tym mchów obficiej, więc szczególnie dużo ich nad potokami. Czym więcej, tym więcej też wody zatrzymują, tym znaczniejszy ich udział w łagodzeniu fali powodziowej niżej, podczas wiosennych i letnich ulew. Bo deszczówkę łapią szybko, a oddają bardzo wolno i na dodatek parują, więc już nie bezpośrednio do potoku. Nie mam pojęcia, ile kilogramów najróżniejszych mchów może się znajdować na 100 metrach mojego potoczka, widocznego na tym ujęciu. Ale przy średniej mrzawce, tak na moje wyczucie, zatrzymać może nawet tonę wody, która później nie narobi szkód, a wczasowiczom nie naprodukuje komarów. Mech to cudo natury. Porasta kamienie, tworzy na nich delikatną glebę, w której lęgną się inne roślinki, a przed nimi albo po nich jeszcze grzyby. Zakotwiczają się tutaj też nasiona drzew i jeśli tylko mają dość siły, to oplatają korzeniami taki tworzący się ekosystem. Czasem potrafią stworzyć zarośla, z czasem las. Górski. W mchu, na drzewach, na gołej skale pojawiają się mrówki, pająki i wszystko, co je zjada, i wszystko, czym się odżywiają. To się nazywa sukcesja. Porośnięte kamienie się nie nagrzewają, bo mchy, którymi są pokryte, parują i schładzają przestrzeń. Stwarzają dobre warunki dla rozwoju całego systemu. Wszystko dlatego, że mech zewsząd zbiera wodę, pęcznieje i nasiąka, a najlepsze w tym są torfowce, potrafiące zgromadzić ponad 1000% swojej suchej masy. W wiejskiej tradycji kobiety z bardziej wsiąkliwych mchów wykonywały sobie podpaski. Z chęci do pęcznienia były onegdaj używane też do uszczelniania ścian w drewnianych i z gliny stawianych budynkach. Więc się ludziom także przydawały. Jeszcze dawniej wysuszony był używany jako podpałka pod krzesiwo. W ilości zatrzymywanej wody inne mchy nie są o wiele gorsze od torfowców. W górach mchami zarastają fragmenty zboczy, a zespolone działania mchów i innych roślin przytrzymują wodę, spowalniają procesy erozyjne. Rosną i rozwijają się wszędzie. Na kamieniach, na rosnących i na gnijących drzewach, na betonowych płotkach. Potrafią żyć na dachówkach tradycyjnych, eternitowych, plastikowych, nawet blaszanych. Dzisiaj, gdy zakładają nam liczniki na deszczówkę, warto pomyśleć o zatrzymywaniu wody na dachu, w trawnikach, skalnych ogródkach. Bez mchów będzie trudniej. Na zachodzie to już norma. U nas czas na omszone dachy dopiero nadejdzie. Mech na dachu nie tylko zatrzymuje wodę, także intensywnie ją odparowuje, a przez to schładza budynek. Obniża koszt klimatyzacji lub czyni ją zmędną. Są ważnym elementem w stabilizowaniu temperatury, a przede wszystkim poziomu wilgoci w lasach. Tam, gdzie lasy, tam
stabilizują lokalny klimat. Wiele gatunków potrafi żyć w stałym zanurzeniu na nadbrzeżnych skałach górskich potoków, a tam są świetnym miejscem rozwoju larw najprzeróżniejszych owadów, drobnych rybek, pierwotniaków. Są wylęgarnią żywych istot, będących pożywieniem dla większych kręgowców. Mchy i całe ich otoczenie to cały katalog przykładów, zdarzeń, możliwości, zależności w różnych ekosystemach. Swoją drogą całe szczęście, że takie to malutkie, niemal niezauważalne i że udało się temu czemuś uniknąć wrogich zachowań człowieka. Całe szczęście, że nie nadają się do jedzenia ani produkcji czegokolwiek. Nie przeszkadzają. Uff.